Dzień dobry, Wojciech Grochowalski. Kłaniam się nisko, a przed Państwem najnowsze wydanie informacji, w którym powiemy między innymi o tym, że powiatowy szpital będzie miał lądowisko, o tym, że władze i mieszkańcy gmin podziękowali rolnikom za plony, o tym, jak pokochać i zakochać się w Szczytnie. Miłość ma wiele twarzy. Można kochać nie tylko ludzi, zwierzęta, ale również, jak się okazuje, miasta. W sobotę 20 sierpnia od godziny 11 na boisku osiedlowym przy ulicy Lejka zainaugurowano kolejną edycję akcji Love Szczytno. Materiał przygotował Adam Gawartowski. Szósta edycja Love Szczytno odbyła się w minioną sobotę. Podczas tegorocznej edycji wyjątkowym gościem był Dobromir Makowski, który poprowadził warsztaty hip-hopowe. Imprezę urozmaiciły także atrakcje dla dzieci, jak puszczanie baniek, taniec belgijski, zabawy z chustą, ale także malowanie graffiti. Nie zabrakło też aktywności sportowej w postaci rozgrywek frisbee, siatkówki czy szachów. Oprócz warsztatów hip-hopowych, uczestnicy mogli również nauczyć się chodzenia na taśmie, grać w kule czy też jeździć na monocyklu. Jak wspominają organizatorzy, impreza z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W sobotę wieczorem na dziedzińcu szczycieńskiego ratusza odbył się kolejny już kabareton. Tym razem turystów i mieszkańców rozśmieszali Jacek Ziobro i kabaret Dno. Kolegi, który poszedł ostatnio do pracy... Jacka Ziobro nie trzeba nikomu przedstawiać. To prawdziwy weteran śmiechu i rozśmieszania, który bawi nie tylko ze scen kabaretowych, ale także programów telewizyjnych. Człowiek, o którym największe polskie gazety pisały, cytuję... Nic nie pisały. Dobry wieczór. Pan Jacek zaskakuje widzów przede wszystkim niezwykłą ekspresją aktorską, przewijając się zarówno mową ciała, jak i zabawnymi urozmaiceniami, interpretacjami własnych tekstów, a także piosenek. Jest mistrzem szeroko i wąsko pojmowanego absurdu, który coraz częściej gości w naszym życiu, doprowadzając jednych do upadku ze zmartwienia, innych zaś ze śmiechu. Jest także wokalistą. W ciągu lat swojej działalności wydał kilka płyt. Drugim mocnym punktem kabaretu był występ grupy Dno. Jako artyści mówią sami o sobie. Kabaret Dno jest formacją inną niż wszystkie. Od zawsze oddani byli jednej idei. Pokazać na scenie nieprzeciętną ilość gadżetów i rekwizytów, dużą ilość muzyki i dynamiki, co daje mieszankę iście wybuchową. Ich styl to, jak można było się przekonać, recykling artystyczny. Sierpień, jak wszyscy wiemy, to w rolnictwie czas zbiorów, ale także zabawy podczas dożynek gminnych i powiatowych, które są swoistym podziękowaniem rolnikom za trud włożony w ciężką pracę podczas żniw. Ostatnia niedziela w naszym powiecie przebiegała pod znakiem muzyki i zabawy. Imprezy odbywały się aż w trzech miejscowościach naszego powiatu – Dźwierzutach, Olszynach i Pasymiu. Chociaż tradycyjnie nie były to zwykłe zabawy wiejskie, ale dożynki, czyli podziękowania składane przez lokalną społeczność mieszkańców i władze dla rolników. To i przy tej okazji można było dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy, poznać nowych rolników, spróbować pysznych ciast, nalewek, a przede wszystkim dań z kuchni regionalnej. W każdej z miejscowości uroczystości rozpoczął korowód dożynkowy, gdzie zaprezentowano specjalnie przygotowane na tę okoliczność wieńce. Składały się one ze zboża i z wszystkiego tego, co uprawiają rolnicy w danej miejscowości. Następnie odbywała się msza święta za plony, a po części oficjalnej można było wziąć udział w zabawach, które trwały do późnych godzin nocnych. W tym roku nasz powiat odwiedziły prawdziwe gwiazdy muzyki disco polo, Boys, Classic oraz D-Bomb.
Tegoroczne wakacje pod względem aury nie były zbyt udane. Pogoda nie rozpieszczała nikogo, a niebo było często zachmurzone lub padał deszcz. Niemniej jednak czas wolny dobiega końca, a uczniowie przygotowują się do nowego roku szkolnego. Karol Michalak. Wakacje to czas odpoczynku nie tylko uczniów, ale przede wszystkim nauczycieli, bo to oni nie tylko muszą przekazać młodemu pokoleniu wiedzę, ale i przygotować dzieci i młodzież do dorosłego życia, ukształtować ich i odszukać umiejętności, które pozwolą sztubakom określić, co ci tak naprawdę chcieliby robić w życiu. Wakacje to także czas remontów i zmian w budynkach szkół, wymiany starych poręczy, naprawy dachów i montażu nowych pomocy dydaktycznych. Tak też było w szczecińskich szkołach, w których wakacyjna przerwa od nauki została wykorzystana do przeprowadzenia niezbędnych prac konserwatorskich. W środę w gabinecie burmistrz Danuty Górskiej odbyło się spotkanie dyrektorów szkół w sprawie zbliżającego się roku szkolnego. Natomiast w czwartek ogłoszono nowych dyrektorów szczecińskich placówek edukacyjnych. W ramach konkursu szkołą podstawową nr 6 będzie zarządzała pani Grażyna Zielińska. W gimnazjum nr 1 ponownie na stanowisku dyrektora pozostała pani Ewa Rzęczykowska-Sawicka. Nasza szkoła jest przygotowana do nowego roku szkolnego. Cieszymy się na przyjście nowych uczniów. Cieszymy się na nowe plany i zaplanowaliśmy na ten rok wiele działań. A dyrektorem gimnazjum nr 2 została pani Małgorzata Fanasiew. Szczecieński szpital znalazł się w elitarnym gronie 7 placówek medycznych w Polsce jako jednostka kluczowa w systemie ratownictwa medycznego. W Szczytnie powstanie całodobowe lądowisko dla śmigłowców lotniczego pogotowia ratunkowego. A to dzięki temu, że znaleźliśmy się w elitarnym gronie 7 strategicznych placówek w kraju jako jednostka kluczowa w systemie ratownictwa medycznego. Wpływ na to miało powstanie lotniska Olsztyn-Mazury w Szymanach, gdzie jest możliwość obsługi helikoptera, na przykład w paliwo. Jak pisze tygodnik Szczytno, to nie koniec zmian w naszym szpitalu. Pewna jest też już jego rozbudowa. Opracowaniem dokumentacji zajmuje się firma Filar, studio projektu budowlanego z Piły. A teraz dawka informacji weekendowych. W sobotę 27 sierpnia zapraszamy do Amfiteatru Miejskiego Domu Kultury na Gry i Zabawy, czyli ostatnią wakacyjną imprezę dla dzieci pod tytułem Bawmy się wesoło. A to tyle, co przygotowaliśmy w dzisiejszym wydaniu informacji. Na kolejne w imieniu Katarzyny Ciak zapraszamy już za tydzień. A ja żegnam się z Państwem, Wojciech Rochowalski. Dobrej nocy.